W dniach od 13 do 21 lipca w Domu Szkoleniowo-Rekolekcyjnym w Białogórze odbyły się warsztaty dla młodzieży pod hasłem Wielki Połów. Pomysł na warsztaty zrodził się spontanicznie, można by powiedzieć, a wręcz można też powiedzieć pewnie, że opatrznościowo, ponieważ gdzieś w głowach kilku osób z Wydziału Duszpasterskiego w Pelplinie krążyła taka myśl, taki pomysł, żeby coś w ramach wakacji zrobić dla ludzi młodych. Jako że w naszej diecezji mamy też takie wydarzenie, które nazywa się Przystań, pomyśleliśmy, żeby troszeczkę zrobić coś podobnego w czasie wakacyjnym. Wzięło w nim udział blisko 60 osób z różnych części Polski. W trakcie rekolekcji odbył się cykl warsztatów, na których omawiano tematy związane z mediami, teatrem oraz muzyką. Na warsztatach medialnych uczestnicy mogli zapoznać się z nowoczesnymi urządzeniami służącymi do produkcji treści audiowizualnych oraz techniką realizacji takich materiałów. No, znalazłem się tu trochę przypadkowo, ale jestem w grupie medialnej i dowiaduję się tu bardzo ciekawych rzeczy. Myślę, że to mi się w jakimś sensie przyda. Mieliśmy bardzo fajnego prowadzącego, z czego nauczył nas chyba najważniejszej rzeczy, że jeżeli coś robimy, to dobrze to robimy, bo to wychodzi od nas. Ten czas był również formacją duchową, w ramach której uczestnicy wysłuchali cyklu konferencji wygłoszonych przez księdza Tomasza Syldatka oraz Ewę Gołębiewską. Sobota była ostatnim dniem zajęć i na ten dzień zaplanowano koncert uwielbienia. Na terenie ośrodka rozstawiono dużą scenę z nagłośnieniem oraz telebim. Witamy serdecznie na wieczorze uwielbienia Wielki Połów. Wszyscy ręce, wszyscy głośno, cała Białogóra na wersze do Ciebie. Jezu Chryste, broń mnie, wybieram Ciebie. Amen. Na wersze do Ciebie, Duchu Święty, broń mnie, wybieram Ciebie. Uważam, że już pierwsze emocje opadły i że jest trochę mniej stresu zarówno w chórze, jak i tutaj u instrumentalistów, no i również u dyrygentów. Także myślę, że do tej pory wszyscy dzielnie walczyli i pięknie śpiewali i grali, a co będzie dalej, to sam Pan Bóg wie. Muszę przyznać, że stres zawsze występuje dosłownie na chwilę przed występem. Po prostu jest to taka buzująca w człowieku adrenalina, tak w głębokim środku człowieka, ale później ona już mija z takim pierwszym po prostu odegranym dźwiękiem, czy taką pierwszą zagraną frazą lub frazą zaśpiewaną. To zawsze już to potem stopniowo odpuszcza i potem już jest tylko i wyłącznie wielki czad. Zapytaliśmy uczestników uwielbienia, w jaki sposób dowiedzieli się o planowanym wieczorze. Po części moja żona, ale myślę, że głównie Duch Święty nas prowadził. Wiedzieliśmy o tym, że jest takie spotkanie. Znałem też, nasi wyjeżdżali. Rano wstajemy, bez większych planów. Patrzę za okno, pogoda jest piękna, ciepło. Jedźmy do Białogóry. Szukaliśmy noclegu, nie można było znaleźć za bardzo. Znajomym okazało się wszystko pozajmowane. Poszukaliśmy miejsca i tutaj za rogiem na polu namiotowym udało się znaleźć. Więc okazało się, że jesteśmy bardzo blisko. Nawet na myśl tak naprawdę słychać bardzo dobrze cały koncert, wszystkie piosenki. No i cieszymy się, że możemy tutaj być i przebywać razem z tą grupą ludzi, która się tutaj znalazła. Przede wszystkim tutaj znajomy ksiądz Tomasz, z którym często jeździmy na pielgrzymki rowerowe. Też trochę chciałem się oderwać od codzienności, spędzić jakoś czas tutaj nad morzem, ale też jakoś przybliżyć się troszeczkę do Boga. Kulminacyjnym momentem było udzielone wszystkim błogosławieństwo lurdzkie.